Aleksander Doba na półmetku swojej kajakowej wyprawy do Europy, a ze mną Piotr Chmieliński, koordynator medialny tej niezwykłej podróży. Gdzie dokładnie w tej chwili znajduje się Aleksander Doba? Gdzieś około 11, a dzisiaj czasu noworoskiego o godzinie 17 czasu polskiego. Według tych oznaczeń, które ja mam, Oleg przekroczył tak zwaną połowę trasy pomiędzy New Jersey a Lizboną. Można powiedzieć, że połowa sukcesu. Czyli połowa sukcesu, chociaż trzeba uważać, bo tak jak Oleg mówił, ta druga połowa, ta sama połowa może być trochę trudniejsza. Prądy od Azorów i prądy morskie, wiatry mogą być trochę mocniejsze, silniejsze, czyli mamy połowę, ale czekamy na dopłynięcie Olka do brzegów. Gdzieś w tej chwili przewidywana jest Lizbona, ale gdzie dopłynie Olek, to się dopiero okaże. Dlaczego może być to inne miejsce, niż on sobie sam wymarzył? Dlaczego nie Lizbona? Jakie są trudności? Mogą go prądy morskie ściągnąć w kierunku południowym, nawet do Afryki. Mogą go wiatry popchnąć w kierunku północnym, czyli w kierunku Anglii, Wielkiej Brytanii. Tego nie chce, bo on chce wylądować na kontynencie, czyli może być wybrzeże Francji, może być Hiszpanii. Także wydaje mi się, że jeżeli musimy trochę poczekać, Lizbona jest punktem docelowym, niektórzy już tam czekają na Olka, także Olek wie o tym, chce dopłynąć do Lizbony, ale za jakieś powiedzmy 3 tygodnie do miesiąca Olek sam powie, gdzie go najbardziej będzie jak gdyby wiosło ciągnęło, żeby dopłynąć. Czyli na razie nie ma co bukować biletów do Lizbony. Ja bym nie radził, a przygotować się, ale jeszcze nie płacić za bilety. Rezerwację można zrobić, ale nie płacić. Kiedy Aleksander Doba może dotrzeć gdzieś do brzegu? Z tego co chciał, a 9 września są jego urodziny, chciałby w tym czasie albo może trochę wcześniej dobić do brzegów Europy, do Lizbony, ale to jest trudne do przewidzenia. Z tego co obserwowaliśmy jak dotąd, było kilka wpadek, łącznie z zepsuciem się steru, z naprawą steru. Olek przepłynął w linii prostej 1500 mil morskich, ale tak naprawdę to przepłynął 2245 mil morskich do dzisiaj, czyli nadrobił prawie 66% w żargonie inżynieryjskim po to, żeby przepłynąć tylko 1500 mil morskich. Czyli poczekajmy z określeniem czasu, miejsca, aż będzie bliżej brzegu Europy. O tych trudnościach za chwilę porozmawiamy, a w tej chwili możecie zobaczyć zdjęcia z tej niesamowitej wyprawy, które zrobił właśnie Piotr Chmieliński z początku tego niesamowitego rejsu Aleksandra Doby. Wróćmy do tych problemów. No wiemy, że były problemy ze sterem, ale pomogła załoga jednego ze statków. To było wspaniałe. Wspaniałe, że ludzie morza, dla człowieka morza, zdecydowali się na zboczenie z trasy. Statek 200-metrowy z nazwą Baltic Light, bałtyckie światło, akurat tak się zdarzyło. Zdecydował się, armator zgodził się na zjechanie jak gdyby z kursu i przy dopłynięcie do Olka przez 4,5 godziny naprawiano ten ster, nakarmiono Olka, spuszczono go z powrotem na wodę, mimo tego, że kapitan miał trochę obawy, czy ten 70-letni młody człowiek może zejść na wodę, tak mnie mówił rozmawiając telefonicznie, czy ja mogę go po prostu powstrzymać. To znaczy nie, czy on może go na wodę wpuścić z powrotem. Czy ten kajak, taka kruszyna, może być na wodę z powrotem spuszczona? Powiedziałem kapitanowi, Olek o tym decyduje. Olek decyduje za warunki techniczne kajaka Olo, on jest inżynierem. I kapitan statku Baltic Light z wielkim oporem, ale zdecydował, że Olka z powrotem na wodę wpuści, bo taka była jego decyzja. Jakie są w tej chwili największe niebezpieczeństwa? Bo wspomniał Pan, że bliżej Europy no, ta sytuacja na oceanie może być trudniejsza dla Aleksandra Doby.
A ja nie jestem żeglarzem, nie znam morza, oceanu na tyle, żebym się mógł profesjonalnie wypowiadać na ten temat, ale z tego, co słyszałem od Olka, z tego, co słyszałem od innych żeglarzy, po dopłynięciu na wysokość Azorów, prądy morskie, wiatry są bardzo skomplikowane i będzie zależało od właśnie tych układów prądów i wiatrów, czy ten kajak, który jest poruszany tylko przy sile wiosła i sile olka ramion, będzie mógł skierować się tam, gdzie Olek chce. Czyli od układu wiatrów, prądu będzie zależało, gdzie Olek w ostateczności wyląduje. Jeżeli będą mocne sztormy, to może go zepchnąć w jakimś tam kierunku. Na razie trzymajmy kciuki, żeby dopłynął do brzegów Europy, a najlepiej do Lizbony, tak jak sobie założył na początku. Pan też sprawdza prognozy pogody. Jakie są te najbliższe dni? Sprawdzaniem pogody zajmuje się dr Robert Krasowski, który na co jakieś dwa dni albo częściej, jeżeli jest to potrzebne, przekazuje Olkowi warunki pogodowe. W tej chwili jutro pojutrze ma być trochę taka zawierucha, nie sztormowa, ale silne wiatry, a później przez następne kilka dni znowu dobre warunki atmosferyczne dla Olka, czyli jest dobrze do tygodnia, tyle wiemy, później nikt naprawdę nie wie. Ja powtórzę tą dobrą informację. Aleksander Doba, słynny kajakarz z Polic, jest już na półmetku swojej wyprawy. Co? Pozostaje trzymać kciuki za dalszą część trasy. Trzymać kciuki, Olek, wiosłuj i dopłyń szybciej, aby ciebie zima nie zastała. Także wszyscy kibicujemy, aby po pierwsze czuł się dobrze, mocno i płynął w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Piotr Chmieliński, koordynator medialny tej wyprawy. Dziękuję.